Podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w obecności tłumu legniczan wybrany na kolejną kadencję Tadeusz Krzakowski złożył uroczyste ślubowanie. Zachowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców Legnicy. Ślubuję. Oprócz niego słowa przysięgi wypowiedziało grono 23 radnych. Następnie odbyło się głosowanie na nowego przewodniczącego Rady Miejskiej. Padły kandydatury Ryszarda Kępy oraz Jarosława Rabczenki. Dużą niespodzianką był brak kandydata z Prawa i Sprawiedliwości, gdyż na to stanowisko typowany był Arkadiusz Baranowski. Czy to oznacza, że nie będzie koalicji pomiędzy PiS-em i radnymi prezydenckimi? Była propozycja, a nie do końca ta propozycja nas satysfakcjonowała. Czyli co, będziecie opozycją? Nie, będziemy się starali funkcjonować i pracować na rzecz Legnicy i dobra naszych mieszkańców. Niespodziewanie 14 głosów poparcia otrzymał kandydat Koalicji Obywatelskiej i to on będzie przewodniczył obradom sesji przez najbliższe 5 lat. Jarosławowi Rabczence serdecznie pogratulował Tadeusz Krzakowski, co może oznaczać ocieplenie relacji niedawnych rywali w walce o prezydenturę. Z ust pana prezydenta na tej sali padły dzisiaj słowa, które przyznam się 4 lata nie wybrzmiały. Mówiące o chęci współpracy, o chęci dialogu. Jeżeli to jest szczera deklaracja, a głęboko w to wierzę, to uważam, że jest szansa i przestrzeń na to, aby w końcu ta zmiana w legnickiej polityce nastąpiła. Ja przypomnę, że akurat 4 lata to był czas wielu inicjatyw radnych klubu Platformy Obywatelskiej, inicjatyw, które niestety często z niezrozumiałych dla mnie powodów nie były uwzględniane, ale skoro dzisiaj mamy nowe otwarcie i jest chęć dialogu, wierzę, że będzie to po prostu dobry okres dla Legnicy. Nowymi wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej zostali Arkadiusz Baranowski, Łukasz Laszczyński z Prawa i Sprawiedliwości oraz Ryszard Kępa z klubu wyborczego wyborców Tadeusza Krzakowskiego.